Veolia Mała Kogeneracja Warszawa oraz Veolia Energia Warszawa zrealizowały wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda niezwykle ważny ekologicznie i społecznie projekt. Jest on oparty o rozproszone źródła energii oraz tak zwane systemy wyspowe. Ukończona niedawno referencyjna instalacja trigeneracyjna będzie zasilała nowy dom Ronalda McDonalda w ciepło, chłód i prąd. Budując domy, fundacja pomaga rodzicom najdłużej leczących się dzieci zamieszkać w najbliższym sąsiedztwie szpitala. To drugi po Krakowie dom w Polsce. Cieszę się, że w tych niełatwych czasach udało nam się spotkać w miejscu tak ważnym dla warszawiaków. Budynek, przy którym stoimy, to miejsce, które powstało dzięki ciężkiej pracy i wsparciu ludzi o wielkich sercach. Dla nas, dla Veoli, szczególnie istotne, ponieważ udało się w budynku zastosować szereg rozwiązań czystych, proekologicznych. W ten sposób angażujemy się, wspierając miasto i mieszkańców w budowaniu Zielonej Stolicy. A ten projekt to projekt wyjątkowy, wyjątkowo ważny społecznie, dlatego cieszymy się, że Veolia znacznie przyczyniła się do jego powstania. To prawda. Jesteśmy obok domu Ronalda McDonalda, drugiego w Polsce, pierwszego w Warszawie, w najbliższym sąsiedztwie Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomagacie nam. Zrobiliśmy to razem dla wszystkich dzieci, które wymagają długiej hospitalizacji, które razem z rodzicami podróżują po Polsce, właściwie po całym świecie w poszukiwaniu zdrowia. Dom będzie domem poza domem dla tych wszystkich rodzin, dla tych rodziców, którzy spędzają w szpitalu nie dni, nie tygodnie, tylko często miesiące lub lata. Głównym założeniem projektu realizowanego przez spółki Veoli było dostarczenie energii na zasadach bezpieczeństwa, optymalnych kosztów i ekologii. Dlatego też ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. I to jest absolutnie najważniejsze, że mieliście takie podejście właśnie do projektu domu, bo wszyscy żeśmy na początku wyraźnie sobie powtarzali wiele razy, dom pomaga bezpłatnie. Zdejmujemy domem rodzicom z głowy stres ekonomiczny długiej choroby. Bardzo Wam dziękujemy, że chcieliście znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre dzisiaj, ale przede wszystkim będzie dobre na przyszłość, bo dom obliczony jest prawie na pół wieku pomagania. To jak wygląda ta przyszłość? Jak będzie wyglądała przyszłość? Czy możesz powiedzieć coś więcej o tych zastosowanych rozwiązaniach? Aby dom był miejscem komfortowym i ciepłym, zastosowaliśmy szereg nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Mieliśmy okazję uruchomić najnowocześniejsze systemy stosowane w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie. Odnawialne źródła energii to instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła, które dostarczają zarówno energię cieplną, jak i chłód. Dom Ronalda McDonalda będzie musiał być właściwie bezobsługowy, więc genialnie, że udało Wam się takie rozwiązanie wypracować. Mamy poczucie, że dlatego, że zrozumieliście, że ci rodzice muszą mieć u nas ciepło, cicho, wygodnie, domowo, zrobiliście coś zupełnie nowego. I tak sobie myślę, że będziemy z tego domu bardzo dumni, ale najbardziej wtedy, kiedy rodzice będą mówić, że im się wygodnie mieszka. Dom w Warszawie to 3 kondygnacje, ponad 2000 metrów kwadratowych, mieści 25 pokoi świetnie wyposażonych oraz przestrzenną, rodzinną część wspólną. To miejsce, które naprawdę będzie służyło całym rodzinom. Masz, Olu, całkowitą rację. Nie wymieniłaś tylko jednej przestrzeni pralni, a jesteśmy z niej bardzo dumni. Myślę, że kiedy wprowadzą się pierwsze rodziny, będzie bardzo dokładnie widać, jak precyzyjnie ta przestrzeń została przygotowana do bardzo rozmaitych życiowych potrzeb naszych mieszkańców.
Rodzice będą przyjeżdżali do domu z daleka, więc nie zapominajmy, że jest też ładowarka do pojazdów elektrycznych. Tak, mamy ładowarkę w domu Ronalda McDonalda, bo te długie podróże w przyszłości pewnie będą podróżami samochodami elektrycznymi. Posadowienie ładowarki dla samochodów elektrycznych jest dopełnieniem nowoczesnej koncepcji zastosowanej dla domu Ronalda McDonalda. To jeszcze na zakończenie pytanie, jak na co dzień możemy wesprzeć Fundację Ronalda McDonalda? Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Wszystko, co robimy, jest bezpłatną pomocą, wobec czego każdy, kto rozlicza swoje podatki, może podarować nam swój 1%. Bo pamiętajmy, że Fundacja pomaga publicznej medycynie pediatrycznej, więc dla rodziców to bardzo ważne, gdzie trafiają ich pieniądze i można nam oczywiście pomóc wolontariatem, bo w domu wszystko, czego rodzice tak bardzo potrzebują, to często inny, bardzo pomocny, życzliwy, przyjazny, słuchający człowiek. Dziękujemy za pomoc dla Fundacji i dla domu Ronalda McDonalda.